Można powiedzieć jego słowami, że jego osoba, jego życie, jego pontyfikat to dar od Boga danym i nam zadany. W tegorocznej pielgrzymce chcemy ponieść wszystkie sprawy Kościoła, szczególnie obradujących podczas synodu poświęconego rodzinie, prosić o światło Ducha Świętego, o Boże natchnienia. Niesiemy sprawę naszej ojczyzny, niesiemy sprawę naszej archidiecezji, naszych parafii, naszych rodzin, te bardzo osobiste. Gdzie jesteś, szukam Cię, gdzie jesteś, Panie, tutaj źle, na niebie Cię szukam, czy słońce to Ty, nie muszę rozumieć, gdy czuję, nie muszę rozumieć, wiem, jesteś, chociaż Cię nie widzę. Pewność mam. Synowi Duchowi Świętemu, ramiona można tu teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Bo Ty jesteś, chcesz żyć, bo Ty żyjesz. Odłożymy na Twoje studia, umeblujemy mieszkanie. Zobacz, staniemy na nogach. Uwierzyłam w to, że żadna siła nie jest w stanie nas rozdzielić. Starałam się być dzielna, ale nocami płakałam w poduszkę. Rozrywasz zasłony, nie patrzysz na grzechy. Jest krew przelana, jest moc miłosierdzia. Herbatę z sokiem malinowym, czekolada, kisiel, Snickers. Proszę. Kawę. 3,50. Na pielgrzymce już jestem po raz piąty. Tę pielgrzymkę akurat traktuję jako ofiarowanie dla Pana Boga. Moją główną intencją jest poproszenie świętej Jadwigi o łaskę jedności w mojej rodzinie. To serdecznie pozdrawiamy wszystkich duchowych uczestników naszej jednodniowej pielgrzymki z wrocławskiej katedry do grobu świętej Jadwigi w Trzebnicy. Wyruszyliśmy przy zmroku, jeszcze tak słońce nas nie rozpieszczało. Właściwie w tej chwili, kiedy jesteśmy na pierwszym odpoczynku w Krzyżanowicach, mgła się mocno skrapla, ale to nam nie przeszkadza, żeby w dobrej, pięknej, radosnej atmosferze wędrować do miejsca, które jest bardzo związane z naszą archidiecezją. Można powiedzieć, że to taka stolica duchowa, bowiem znajduje się tam grób świętej Jadwigi, która jest patronką całej naszej archidiecezji. Ale święta Jadwiga również jest patronką wyboru polskiego kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową Jana Pawła II. Wtedy właśnie modliliśmy się za naszego papieża. Dzisiaj, kiedy on wstawia się za nami w niebie, prosimy, żeby za nami się wstawiał tutaj na ziemi i modlił się w naszych intencjach. A pielgrzymi mają mnóstwo tych intencji. We Bogu łasko obdarowali, nie zamykajcie, uśpiewajcie o tym, że jego gniew tylko chwilę trwa, a przychylność życie całe.
prowincjała. Witamy, to nasz przełożony salwatorianów. Tej Fatymy, którą my tutaj robimy, również w Trzebnicy. Za dziekana też pozdrawiamy, to szef tutaj Trzebnicy, bazyliki, do której podążamy. Witamy was chlebem i solą. Jezus pewnie dojedzie. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was serdecznie na dzielnicy naszego miasta. Cieszymy się bardzo, że pomimo nie najlepszych prognoz zdecydowaliście się na to, by pielgrzymować do świętej Jadwigi. Ona na pewno serdecznie was wita i dlatego, żeby nie opóźniać. Przez chwilę do grobu podejść i żebyśmy spokojnie zdążyli też tam świętą i mogli w niej uczestniczyć. Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych na czele z arcybiskupem metropolitą wrocławskim, biskupowi Andrzejowi oraz kustoszem tego międzynarodowego sanktuarium w Trzebnicy. Będę zanosił do Boga za przyczyną świętej Jadwigi wszystkie wasze modlitewne intencje. Proszę przede wszystkim o radość i świeżość waszej wiary oraz o fantazję dla waszych uczynków miłosierdzia. Sukces jej roli jako doradczyny władcy można przypisać prostocie i pokorze, płynącej z pełnia siedmiu uczynków miłosiernych, co do duszy, co do ciała. W tym była wprost niestrudzona. Jan Paweł II, odwiedzając w 1983 roku Wrocław, powiedział o niej, że jest w dziejach Polski i w dziejach Europy postacią graniczną, która łączy ze sobą dwa narody, niemiecki i polski. Łączy na przestrzeni wielu wieków historii, która była trudna i bolesna.